Ale te streamy tak na razie będą wyglądały, pewnie dużo osób chce sobie zakupić tego suba, bo on oczywiście otwiera wrota do super zabawy, tak? Do super przyjemności, do super kontentu. Aha. Uchyla rąbka spódnicy baletnicy, wiesz o co chodzi? Ile subskrypcji już mamy w tym momencie? Mamy 1200 subskrypcji, co bardzo się kłaniam nisko. No i co najważniejsze, jest to mój rekord. To klaśnięcie takie jest takie, taką mili kurwę sekundę. Nie echo, kurwa, no to, że tu jest echo, to jest oczywiste. Jest takie małe cipusie za szybko albo za wolno. Nie, ja klaszczę i dopiero po chwili jest klask. Czyli muszę delikatnie cofnąć jeszcze. Co dzisiaj robimy? Słuchajcie, co dzisiaj robimy? Po kolei w ogóle nie co dzisiaj robimy. Podsumujmy. Wyjazd bootcamp. Wróciliśmy wczoraj. Ja już totalnie zajechany. Oglądałem mecz Manchesteru City. No kochani, nosa to ja mam. Ogólnie od tego bootcampu mam w chuj farta. Ale kurwa, czekajcie z tym dźwiękiem. Siema, siema, siema. Kurwa, jestem kotem, jeśli chodzi... No nowy dźwiękowiec na Twitchu się pojawił. Patrz, jak to jest idealnie, jest zrobione. Kurwa, tak klaszę, że aż... Jakby mi jajami ktoś, kurwa, napierdalało uszy, nie? Jestem totalnie w szoku. Ogólnie miałem się odpalać wieczorem, ale siedzę na kanapie, wróciłem z rowerka, umyłem się. No jestem... na godzinkę się odpalę, bo czekam na Agnieszkę. Będziemy coś jeszcze ogarniać, więc na godzinkę się odpalam, potem znikam, widzimy się wieczorem na takim konkretnym kontencie. Ale słuchajcie, podsumowanie bootcampu. Wróciliśmy, odpalał sobie meczyk, no i oglądam ten Manchester City, nie? Patrzę, prowadzę 1-0. Leżę taki już, kurwa, wykończony, sobie myślę, coś tu mi nie gra. Coś się, kurwa, odpierdoli w tym meczu. No, normalnie, wiesz, oglądam ten mecz i mi się chuj, wyciągam tą kasę, bo wiem, że Manchester City na pewno to wpierdoli. No i wziąłem sobie cash out, nie wiem, czy dobrze to widać, zakład łączony. Tak, no i wziąłem sobie cash out na farta. A, chyba nawet nie widać, nie będzie ostrości. Ale 75 zł wygrałem, 77 zł wygrałem. No i w momencie, kiedy wyciągłem tą kasę, patrzę, 1-1, 2-1, nie? Super mecz, ogólnie te dwie drużyny dobrały się jak... No moim zdaniem oni powinni się częściej spotykać, kurwa, na takie pojedynki. Chyba najlepsze mecze, jakie ostatnio oglądałem, w ogóle ever. Nawet jak było 0-0, działo się dużo, więc mega frajda, nie dość, i mówić to przeczucie, nie? Wyciągam tą kasę, czułbym się, jakbym wygrał milion na loterii. I tu nie chodzi, Young Pivosz, że to jest 77 zł, bo żaden pieniądz nie śmierdzi i trzeba się nauczyć szacunku do pieniądza, ale chodzi o sam fakt zwycięstwa. Rozumiesz? Jak wygrywasz z kumplami mecz na Orliku, to nie wygrywasz żadnych pieniędzy, ale jesteś po prostu z tego zadowolony. Polecam. Real Imo w finale przegra. Ja myślę, że Real wygra, ale moim zdaniem, kurwa, Real ma dużo szczęścia. Z Chelsea... Znaczy, kurwa, szczęście to jest też umiejętność zwycięstwa. Znaczy, szczęście to jest, jak to się mówi, cnota zwycięzców. O, kurwa, dobrze powiedziałem. O kurwa! Cnota zwycięzców, tak? Bo rzeczywiście wyglądali w tych wszystkich dwóch meczach, zawsze mieli taki moment... odstawania. Dobra, kolejna sprawa. Obraz Emilii ci oczywiście dotarł. Jest ze mną. Kurwa, dziwnie tu się słyszę. Okej, jest chyba git. Nie, jest git. Jestem pierdolnięty. Nie pasuje mi nic w moim życiu. Dobra, obraz Emilki jest oczywiście tutaj. Jest przykitrany. Będzie wieszany, tylko jak widzicie, no nic nie jest ogarnięte, bo zobaczcie moje krzesło. It's not Marcus. It's still jak to się nazywa? Ergo chair, jak się nazywa. Tak, ale tu mam jeszcze jedno fajne zdjęcie. Dostałem kiedyś, dawno, dawno temu, jak nagrywałem od AJ'a i kogoś tam. Zobaczcie, jaki kozak. Tu już za kole było. Też fajne. Tyle mam ze zdjęć. I mam jeszcze zdjęcie na golasa Agnieszki. Chcecie zobaczyć? Ha, mam go tutaj właśnie, skurwysyny. Dobra, no i co? Aha! Mamy to! Aj! Kurwa! No, wszystko się zgadza. Bez tych rzeczy mało widzów było, nie? A tu jak... Bądź kawalnie, że już kurwa jest lepiej. Piłem Markusa w Warszawie, bo w Krakowie nie było tego Markusa. Zaraz wam pokażę. Jedziemy. Markus jest tutaj, nie wiem, czy go będzie widać. Chyba go nie będzie widać. Widać, jest do złożenia, Markus. Zajebisty fotel, polecam. IKEA, czekam na współpracę. Jest kozak, więc mam nadzieję, że po streamie
go złożę i na następny stream, czyli dzisiaj wieczorem, będzie już no, Markus. Markus 2.2. Matthews 22 on Markus from IKEA. Nie, nie, a nieważne. Zjebałem to, miałem to inaczej brzmieć. Że Matthews 22 from Poland sitting on the Markus from the Sweden. Nie, nie będzie składania fotela na live, ponieważ już raz tak robiłem i zawsze nie dokręcam tych pierdolonych śrubek i... I kurwa, właśnie tak się dzieje. Cud, że ja jeszcze żyję na tym krześle. To jest po prostu cykająca bomba. To może wyjebać w każdym momencie. Ten fotel to jest ergonomic chair, on jest spoko, tylko że on jest za bardzo przekombinowany. A jestem prostakiem. Jestem prostakiem, jeśli chodzi o smak, prostakiem, jeśli chodzi o muzykę. Wszystko. Ja jestem taki prosty gość, nie? Więc ja potrzebuję prostego fotela zwykłego. Ten jest za przekombinowany, a moje prostackie, polskie ciało, zwykłego, ale zwyklaka jest... zajebanego, nie pasuje do tego wyidealizowanego fotela. Druga sprawa, bootcamp. No, co ja mogę powiedzieć? Nie będę się powtarzał. To było jedno z moich najlepszych, jeśli chodzi o takich komputerowych przeżyć. I w ogóle chyba jedna z lepszych rzeczy, jakie JKB zorganizowało. Najlepszy takie spotkanko i chciałbym to oczywiście jeszcze raz uskuteczniać. Mega się dobrze bawiłem. Mega się dobrze bawiłem. Więc... no co, zobaczymy jak to będzie dalej wyglądać i mam nadzieję, że to nie był ostatni raz takiego naszego spotkania. Co mogę powiedzieć oficjalnie? 9 maja, początek, Majora, komentator, jeden siedzi, to ja, przed wami, siemka, będę komentował mecz na Majorze. Tak, będę komentował mecz na Majorze, będę też na analiz desku, więc 9 maja streama raczej nie będzie, ale będziecie mogli mnie oglądać na kanale ESL, na kanale Majora czy kanale Izaka. Spełni się też moje jedno z marzeń, będę komentował w duecie z Izakiem mecz. Najlepsze, że w tym meczu będą brali udział też Polacy, bo to będzie prawdopodobnie Ens kontra... ten ktoś, kto będzie rozjebany. Właśnie tak, więc dycha, Hades, będziecie komentowani. Sądzisz, zmieniłeś się przez to, że dorosłeś? Negatywnie się zmieniłem? Ty no, kurde, no to smutno to słyszeć, no. Ja mam wrażenie, że poza kurwa stratą włosów to chyba dalej taki sam leni jestem. Ale dziękuję, nie no, chyba kasa nie zmieniła mnie aż tak bardzo. Chociaż nie mi to oceniać, ale no smutno, że negatywnie się zmieniłem. No trudno, no, będę starał się być lepszy. A ile masz suba? Nie opłaca się bardziej dać ci donate? Wiesz co? Subskrypcja jest spoko, nie? Wiadomo, wsparcie, ikonka, zamykamy czasem klatkę. Wiesz, opłacalność? Ja już nie patrzę na opłacalność. Ma być fajnie. Chcesz suba? To se kup suba. Chcesz donate'a? To wyślij donate'a. Chcesz mi napisać, że jestem kurwą na czacie? Napisz na czacie. Naprawdę to już jest tak naprawdę bez znaczenia, jak chcesz tutaj nas wesprzeć. Oczywiście dziękuję serdecznie. To już jak chcesz. Co już jak chcesz, mordzia. Jesteś cool. Dzięki widzowie. To był tylko taki przykład, nie musieliście naprawdę tego pisać. Frunsi. Nie, u mnie w Krakowie ładnie. Ja jestem z Krakowa, stary. Tak wieje wiaterkiem, że zobaczysz, że dzisiaj może być burzysko. A ty siedzisz w domu, ja byłem już na dworzu. To wiesz, czuć tą temperaturę, jest naprawdę bardzo ciepło, co może wnioskować nagrzaniem się tutaj struktury, wiesz, ziemi. To powietrze ciepłe, oddane zostanie do chmur, elektrostatyka będzie bardzo napięta i stworzą się ładunki wybuchowe, plus oczywiście warunki burzowe. Dziwko. Na dworzu powiedziałem? Na polu! O Jezu, powiedziałem na dworzu, ja pierdolę, przepraszam. Jeszcze, przepraszam, ale zacząłem też mówić włączać. I właśnie ja się kończę w tym momencie. Najgorsze, jak przestanę mówić wziąć. Wtedy już jest po platynowie. To jest wtedy już po mnie, serio, to już jest koniec platynowa. Uff, co ty robisz ze swoim życiem? Byłeś takim fajnym chłopakiem. Najgorzej. Miałeś kiedyś taki dolek w życiu, że nie wiedziałeś co robić dalej, jak się z tego wydostać i nie uciekać w rozpraszacze. 5 zł. Na pewno, na pewno. No co, mi na przykład pomaga rower,
Na przykład mi pomaga rower, spacer, ogólnie aktywność fizyczna, gdzie wtedy wchodzę w taki tryb bezmyślności. Albo granie w gry komputerowe, film, rozmowa z drugim człowiekiem. Takich momentów w życiu jest mnóstwo i będzie ich na pewno jeszcze, jeszcze wiele. I z czasem sobie, jak będziesz sobie właśnie radził z nimi, pokonywał te poziomy, to kiedy będą się następne pojawiać, ty będziesz wiedział, jak zareagować. Nie mogę na czacie pisać. No wracając, uciekam, jeszcze telefon muszę odebrać. Ale to tak, Gusi, to może chwilę poczekać. Tak, więc jeśli mamy jakiegoś doła, warto sobie szukać takich rozwiązań. I ja sobie na przykład radzę z tym, że rowerek, słuchaweczki, wizualizacja jakichś rzeczy, ewentualnie jakiś inny sport, może iść na basen, może iść poboksować troszkę, na skakankę poskakać, a czasem to mija z czasem, nie? Czas leczy rany. No ale najważniejsze, żeby nie uciekać właśnie w jakieś rozpraszacze, używki i inne tego rodzaju rzeczy, co nie zmienia faktu, że fajnie też wyjść na imprezę, napić się znajomymi, to też pomaga odstresować się, tak? No i z czasem to się będzie pojawiać częściej, takie, wiecie, sytuacje, kiedy łapiemy doła, ale już z perspektywy czasu wiemy, jak sobie z nimi radzić i jak sobie, wiecie, z nimi walczyć. No i wiesz, dlatego takie chłopy po 30, po 40, one już nie mają problemów, ponieważ oni wszystkie już rozwiązali. Po prostu już jest takie piękne życie. Dolce kurwa vita. Dolce vita. Tam ci ktoś mówi, ty jeba na kurwo, rozjebie cię, chuj ci w dupę, nie umiesz tego, nie umiesz tego, nie masz tego. A ty mówisz, dobra, nie mam. Co z tego? Co z tego, kochani? Dolce vita. Dolce vita to jest moje kurwa motto nowe życiowe. Idę oddzwonić do dziewczyny, bo pewnie rozjebie mnie jak wróci. Czemu nie odbierasz? Czemu nie odbierasz? Bo kurwa nie odbieram! No i to by było na tyle ze streamowania. Niestety muszę zająć się 30-latek życiem. 5 zł. Grałem w Diablo 2, przyszedłem dwa razy, mam fanklub, mam w ogóle na plecach mam Diablo wytatuowane. Słuchaj, nie, no grałem w Diablo 2, oczywiście, super gierka, dziękuję ci. Wracam za pewnie 2 godziny, godzina, ale muszę iść, przepraszam, widzowie, normalne życie mnie wzywa. Tak to już niestety bywa, muszę iść. Co? Po pierwsze, Jiggy Chat dał subskrypcję w prezencie Wiruskowi, nie skończyłem. Krawachel, subskrypcja z Prima. Davex, Andre Vagora, Fosto, Loco. Dziękuję wszystkim za subskrypcję. Obecnie mam 1321 subskrypcje, które serdecznie dziękuję, chłopaki. Tu chcę być żartobliwy, siema, siema, siema. Ale jak kamery gasną, jestem kurwą, jak każdy z nas. Trzymajcie się, miłego, do zobaczyska, bawcie się dobrze. Widzimy się później. Yeah, yeah, yeah.